Witam wszystkich. Spotkaliśmy chyba Hiszpana? Tak. Radziwiła. Okej, dobrze wiedzieć. I witam wszystkich właśnie w kolejnym odcinku. A, Fatimy to już. Tak. Widzieliśmy. Jakby się ktoś zastanawiał, jesteśmy w Wilnie. Tu się chyba granic dużo nie pozmieniało. Przynajmniej nie zarejestrowałem tego psków. A, Polski. No to, tak, tutaj okolicy zdobyli Ruscy. To się zmieniło, ale są enklawą. Kaliningrad swój budują. Anyway, czekamy na noc. Patrzyłem, czy można eskortować, ale jeszcze nie mamy uprawnień do eskortowania konwojów Rzeczpospolitej. Paszon wołano do oblężenia tego miasta. Ja mam tu misję. Właśnie ją będę wykonywać. Co? Zapiszmy. Zaraz się widzimy. Słuchajcie, pojechałem zawieźć ten list do Olsztyna. Z Olsztyna dostałem list, żeby pojechać do Hetmana Sobieskiego w Lidzie. Pojechałem. Teraz zostałem od niego, żeby wrócić do Olsztyna, więc uznałem, że no jak już tu jestem, a zaraz jest wieczór, a mamy tylko 4 noce na zrobienie tego, czy tam 3 nawet, to idziemy to robić. Dobra. Jeden. Dwa. Dobra, może się uda. Muszkiet muszę wyciągnąć chyba, tylko przeładuję pistolet. Mamy zadanie wybić ich wszystkich. Serio? Nie, no naprawdę mi źle idzie. Dobra, przejdźmy tam dalej. Może się uda ich wyrolować. Mam nadzieję. No, to jest jakiś żart. Nie, został jeden. Mam nadzieję, że został jeden. Teraz się przekonamy. Tak! Minus 3. Dobra, a jeszcze masz jakieś zadanie, kolego?
O nie, nie, nie. Co jak co, ale w to się nie bawię. Dobra, dostaliśmy awansik. Inteligencję, żeby mieć 2 punkty. I wyszukiwanie drogi. Trzeba przyspieszyć sobie to wszystko. Okej. Okej. To potem. To po drodze, jak tamto będziemy robić. Tego to wzięli w niewolę, więc nie wiem. Jedźmy do Hansa. Widzimy się, jak już pewnie u niego będziemy albo gdzieś dalej. Ciekawe, ekipę mijamy króla Karola Gustawa i barona Gustawa Wrangla. Wrangla. Jak ten potem Rusek. Ale no, dobra. Zobaczymy, jak daleko dojedziemy. Gdzie dalej pojedziemy, chciałem powiedzieć. Dobra, Szwed jak Szwed widzę. Ubrany, stół zostawiony, zapiszmy. Bo nigdy nie wiadomo, co się wylosuje. Sorry, ale nie. Dobra, to lecimy. Raporty, proszę. Dobra, dalej, kiepsko. Bardzo kiepsko. Dobra, lecimy na ten bar. O kurde, patrzcie, jaka tu bitka. Oni dorwali. To wszystkie... Wszystko praktycznie lokalne? Te. No poza skrzydłami... A dobra, jest Kazimierz. Ja powiedzę, że praktycznie lokalne patrole tu widzę, że się zbiegły w takiej ilości, ale widzę, że też są 3 armie. A jak już obok Krakowa jesteśmy... Pośrednik. Oksana. A z Połtawy. Ukrainka. Okej, dobrze wiedzieć. A Fepesza to już spotkaliśmy chyba. Dobra, nie ma nic ciekawego. Nie, nie, nie. Ja z chęcią bym to zrobił, ale nie. Dobra. Się dalej tu leją. Jak się spacja przytrzymuje, to jednak leci. Weźmy. Czekać jakiś czas. O. Dobra, już prawie końcówka, bo widzę, że trzech im tam czy czterech zostało. Tych 45. Długo będą się jeszcze tam zażynać. Dalej tych trzech. O! Skrzytuski! A właśnie, ile teraz jedziemy nocą? O! Dobra, po kolei. Czarniecki? Ile Czarnieckiego chce łap mi tu? Sorry, mordo nie. O, w końcu. Chciałem powiedzieć, ile tych trzech może opór stawiać. Sorry. Kurde. Czemu on ma akurat takie trudne... Trudne, no trudne to może nie są, ale wiecie. Takie są. Dobra, widzimy się jak do... Ale tam już. Dobra, dotarliśmy. Jesteśmy w twierdzy bar. Znowić jest. Okej, jest więziony dalej. Dobra, niech będzie. Nie mam bladego pojęcia, gdzie to jest, ale już dajmy im to, co chcą. A!
to nawet po drodze jest. No proszę. To widzimy się za chwilę. A tylko chciałem pokazać 5-0, już wyciągamy na tym koniu. Siła konia. Nie, no bo już tam trochę się poz... No. A czemu oni... Czemu oni tak zasuwają jak powaleni? Przecież ja ich nigdy w życiu nie dogonię. Chyba poprzednio grałem na Orfim, bo i oni o wiele szybciej zasuwali. Też wolniej zasuwali, a ja... Albo ja po ulepszeniach, bo zobaczcie. No mam już 3 tego, co nie? Poszukiwania drogi, a 3% się powinno zwiększać. Chyba, że to zależy jakiego konia mamy, a tam w miarę szybko dorwałem na swoim prywatnym zapisie konia takiego dobrej jakości. To jak już tu jesteśmy, to dziewka gdzieś tu była. Tak, bo to była ta wioska Budzia, tak. Jak w ogóle z hajsem z 5000? O, to jest coś dla mnie, że możemy dogonić nawet. Jest szansa. A opłaca się tych bandytów lać bardzo. Przynajmniej na chwilę obecną. Jakbym trafił, to bym miał bekę. A, za daleko już. Że za blisko już są, a ja za daleko mierzyłem w tym sensie. Nice, trafiłem. No. High grounda mieliśmy, musieliśmy wygrać. Kto gra w Gwiezdne Wojny, ten wie. Dobra muza. Naprawdę, mam wrażenie, że muza zależy od tego, z kim walczymy oraz gdzie jesteśmy obecnie. Jak mamy tyle hajsu, można by zainwestować w wiele dobrych rzeczy w sumie. Okej. Dobra, puścić mnie. Przeładować mi pistolet, proszę. Doskonale. No i tyle. Może kule wypadną, byłoby miło. Dobrze jest. Kuli nie ma, ale broń jest dobra. Kurde, na korci trochę, dobra. O, lepsza czapa będzie dla naszego. Księżulka. Bo to jest taka czapa jak ja mam, ta czapka. Dobra, buty jakieś lepsze mamy? Nie. Buty to na pewno nie mamy, bo już widziałem. Trzy najlepsze jakie. Jakie wypadły, więc nie...
Ważne. Pojedźmy do sąsiada. Dziewkę bierz. Bo ja przypadkiem już złą opcję musiałem kliknąć. O nie. Muszę zwolnić. Tego zwolnimy, bo tamten muszkieter to jest taki dobry w strzelaniu, jak pamiętam, co nie? 125 zbroni palnej. Nie, no ja go nie... Sorry, chłopy. Lepszy bochen chleba. Nawet dwa. A weźmy chwilę, pospacerujmy tu ulicę. Nigdy tego miasta nie widziałem. Ej, to jest w ogóle zupełnie inna stylowa. Nawet meczecik mają z tym generatem. Jak to się ta wieża nazywała? Chyba. No, wow. Dziwne. A tu jest kolejna sekcja. O, bogactwo. Czyli co, tam już jest zamek? O, tutaj to się... Czy tam biedota? Tutaj ich bogaci mieszczanie. I pewnie... No właśnie, meczet, kurde, odwalony. Ładna ta Odessa. Ja będę używać dzisiejszej nazwy. A tutaj chałupa jego. Pałacyk niemały. Hello. No ładnie się, chłopie, tu urządziłeś, mimo że ham. Żeś ham jest. No. Nie no, zarąbiście to wygląda. Muszę częściej po tych miastach chodzić. Dobra, to myślę, że widzimy się, jak ja tam będę już w okolicy. Gdzieś tutaj jest tylko... O, tak. Sami na mnie wpadli, to dobrze. Do Wilna, tak? To jedziemy do Wilna. Po drodze będzie Lublin akurat. A teraz te konwoje będą ze mną nie nadążyć. Zapomniałem zupełnie o tym. Do Wilna. Gdzie ty jedziesz, chłop? Ja pierś, bo on... O. Dobra, ręcznie trzeba. On mostu nie ogarniał i rzek. Dobra, jedziemy po kolei już. Dobra, tych przy okazji pogonimy trochę. Nagle dostali speeda, jak mnie zauważyli, patrzcie ich. Jak człowiek ma większy oddział niż oni, to oni speeda dostają. Sława oczy. Dlatego lubię ratować te dziewczyny porwane. To jest dobra rzecz. Dobra, nie ma nikogo. Ludzi, których bym potrzebował. Teraz tak, włodarz miasta. Nie. Sami se rozpędaliście wojnę, sami się godźcie. Kurde, że ta Warszawa padła. Królu złoty!
Królu! Wciąż nie? Na pewno masz dla mnie. Dobra, zdecydujmy się na to, ja to zrobię jakoś w międzyczasie, między odcinkami, nie wiem. Może nawet po drodze będzie. Wspieramy. Dobra, ruszamy. Husaria, hura. Husaria robi swoją robotę. Widzicie? Chłopaki dobrze robią. Wiwat Rzeczpospolita. Tak myślałem. Zwerwuj chłopa, nie podziękuję. Dobra, lepiej takie kule niż żadne. Przy okazji do tej lidy. Zajedziemy, będzie dobrze. Hetmanie. Oczywiście, to akurat będzie po drodze nawet. Włodarz miasta? Nein. Oni chcą, bo wiecie, walczą teraz ze wszystkimi, więc oni głównie chcą, żeby z jedną frakcją chociaż był pokój, żeby handlować. Dlatego oni tak chcą, ale ja nie będę handlował. Ja, to jest bardzo dużo i drogo i źle, że tak powiem, wyjdzie tego. Właśnie, gdzie ja mógłbym... No, bo mamy dość dużo hajsu. A z chęcią bym ten hajs... zainwestował. Ale tu na przykład nic nie można. No, informacje. Postacie. 26 to już trochę lepiej. Ksiądz nam awansował znowu. Na start on szybko awansuje, a potem jest problem za problemem. To jest nasz medyk tak ważny, że naprawdę potrzebujemy. Będzie drogi i w utrzymaniu to będzie drogi, ale to jest nasz medyk. O, dobra. Micic! Dobra, nie to nie. Cerkas? Proszę o wybaczenie, bo ja muszę zobaczyć, gdzie jest Cerkas. Cerkazy tutaj. A gdzie miał być tamten? A, na Krymie! Kaffa. Bakhchysaraj czy Kaffa to była stolica wówczas? Bakhchysaraj wiem, że potem na pewno był, dobra. Ale tak. Do karczmy. Towarzystwo się nie zmieniło. Na ryneczek. Dawaj ten konwój humanitarny.
Teraz tak, informacja, ekwipunek, posyt. Raporty. Idziecie za mną i będzie dobrze. Dobra, do Lublina najpierw. Ale po drodze to do zamku w Lidzie. Muszę się wypytać hetmana Sobieskiego o jedną ważną rzecz. Tamtego służkę wypuścili. Okej, ten Wolsztyn oblega. Dobra. Dalej go wiążą. Nie jest dobrze. Dobra, ale myślę, że w tym odcinku będzie to wszystko. Widzimy się w kolejnym. Już nie wiem, czy nie w Kaffi, albo gdzieś. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Hejo.